Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Witam wszystkich przed telewizorami i zapraszam na wieczorny przegląd informacji z Opolszczyzny. Sen srebrny Salomei w reżyserii Piotra Cieplaka z teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Znachor w reżyserii Jakuba Roszkowskiego z teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. To dwa nagrodzone spektakle podczas 47. opolskich konfrontacji teatralnych. Za szlachetny minimalizm, który umożliwił stworzenie przestrzeni dla słowa i ukazał powiązania między dramatem Juliusza Słowackiego i współczesnością. Forma sztuki Sen srebrny Salomei urzekła jurorów. Zaskakującym może się wydać fakt przyznania równorzędnej nagrody spektaklowi różniącemu się wszystkim. Z jednej strony estetyczne ujęcie dramatu Juliusza Słowackiego, a z drugiej brawurowe i, jak podkreślali jurorzy, konsekwentnie kampowe przedstawienie znanej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Ta różność tych spektakli, ona nam spowodowała różnicę zdań w dyskusji, która nie pozwoliła nam docenić tego drugiego przedstawienia, że musieliśmy się tak pogodzić, żeby tak wyszło, żeby po prostu, bo to nie było, że jeden przeciwko kilku, tylko rzeczywiście to były takie dosyć zrównoważone te dyskusje. Piotr Cieplak, reżyser Snu srebrnego Salomei, dokonał syntezy dramatu. Postępowaliśmy z taką nadzieją czy intencją, żeby ocalić rdzeń i sens, i poetyckość, i przede wszystkim sens autora, a jednocześnie pozbawić go wszystkich takich rzeczy, które słów, myśli, które są zwyczajnie niekomunikatywne. Z kolei Jakub Roszkowski, który celowo nie oglądał filmu Znachor z brawurową rolą Jerzego Bińczyckiego, postanowił, jak mówi, zabawić się formą. Bo wyszliśmy trochę z założenia, że to jest taka baśń dla dorosłych czy moralitet, więc te postacie powinny być wyraziste. Po obejrzeniu 5 spektakli konkursowych wybranych spośród ponad 30 z całej Polski nasuwa się następująca refleksja. Spektakle i w ogóle cała idea klasyki żywej pokazuje, jak wspaniale klasyka polska może rezonować i dialogować ze współczesnością. Jak przez klasykę możemy opisywać naszą otaczającą rzeczywistość. Na różne sposoby, czasem kontrowersyjnie i radykalnie, ale to jest jakaś niezwykła siła tej klasyki. W tegorocznej edycji konfrontacji teatralnych niezwykle wyrazista była muzyka. W większości spektakli grana na żywo, co także docenili jurorzy, przyznając nagrodę dla muzyków i performerów w sztuce Ballady i Romansa z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Kilku aktorom spektakli Sen srebrny Salomei i Znachor przyznano nagrody indywidualne. Kolejne święto klasyki żywej dopiero za rok. TVP3 Opole była patronem medialnym 47. opolskich konfrontacji teatralnych. Ulicami Warszawy przeszedł dziś marsz opozycji w 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Przy tej okazji suwerenna Polska przypomniała, jak wątpliwym powodem do świętowania jest data 4 czerwca. Zwróciła też uwagę na hejt, jaki rozsiewają obrońcy rzekomo zagrożonej demokracji. Decyzja tzw. obrońców demokracji i praworządności w Polsce, by maszerować akurat w rocznicę wyborów kontraktowych, jest osobliwa. 4 czerwca 1989 roku to była wielka porażka niepodległej Polski, bo częściowo wolne wybory to nie są wolne wybory. Ponad 65% komunistów weszło do Sejmu. W dodatku przed drugą turą strony okrągłostołowych obrad zmieniły ordynację wyborczą, bez której wynik byłby niekorzystny dla postkomunistów. Również 4 czerwca, 3 lata później, miała miejsce słynna nocna zmiana, czyli obalenie rządu Jana Olszewskiego, który domagał się dekomunizacji i ukrócenia wpływów Kremla w Polsce. Był obalany m.in. przez Donalda Tuska, który przecież razem z postkomunistami, komunistami nie chciał dekomunizacji. Donald Tusk stanął na czele marszu, a wraz z nim wielu hejterów. Przedstawiciele Tygodnika Nie, Strajku Kobiet czy Komitetu Obrony Demokracji. Także niektórzy opolscy uczestnicy marszu postanowili dostroić się do tego poziomu. Ostatnio w czołówce lokalnych hejterów zapewnił sobie miejsce dyrektor Biura Zarządu Regionu Opolskiego Platformy Obywatelskiej Janusz Maksym. PiS należy zniszczyć, zanihilować, wdeptać w ziemię, zdelegalizować. Pobłażliwością. Celebryci sceny i filmu oraz polityki nie chcieli być gorsi, na przykład aktor Andrzej Seweryn czy Władysław Frasyniuk. Szanowni Państwo, na dzisiejszy marsz idę z przesłaniem "Zgoda buduje, obalmy te ch**". Widzimy się na marszu. Drogie dziecko, pamiętaj,
Twoje zadanie jest im przypolić. Wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolnym, rozumiesz, trzeba przypolić. Żadnych dialogów chrześcijańskich. Nawet raport Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wykazał, że postawy zwolenników partii opozycyjnych wobec zwolenników PiS są bardziej negatywne niż postawy zwolenników PiS wobec zwolenników opozycji. Zatem suwerenna Polska apeluje. Szanowna Platformo, opamiętaj się, pofolguj sobie, jeżeli nie masz programu, to siądź do pracy i zaproponuj Polakom coś konkretnego. Bartosz Sedliński, Kurier Opolski. Dziś skończył się 7. Festiwal Książki w Opolu, a wczorajszego wieczoru jego organizatorzy zaprezentowali widzom niezwykłą niespodziankę. Więcej o niej w materiale Macieja Wójtowicza. Kiedy Rambo leciał na bossa, ten niespodziewanie do niego podszedł, wieczne wichury wprawiając w ruch jednym otrze, paniem kamizelki, niczym w bajkowym teatrze. Pierwszy opolski slam poetycki, czyli walka na autorskie utwory liryczne, był jedną z wczorajszych atrakcji imprezy. Fantastyczne jest połączenie między poezją, a tutaj targami książki i tym świętem literatury tak naprawdę. I ten slam poetycki jest takim zwieńczeniem tej kultury literackiej. Twórcą slamu poetyckiego jako kontry dla tradycyjnych spotkań literackich był Mark Smith. Wykluczony przez środowisko uznanych artystów poeta, działający w latach 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Miejscem pierwszych slamów był bar Green Mill w Chicago. Tam mieli swój cotygodniowy show, wokół tego się zaczęła zbierać coraz większa grupa coraz bardziej utalentowanych ludzi. No i jakby ta formuła przyjęła się, rozprzestrzeniła po całym świecie. Widzą kot stary, który uśnie, kiedy pierwszy promień słońca muśnie świat. Słoneczko wszyte promieniami byje, alarm wyje. Wstawaj, Michale! A ja przecież nie śpię wcale. Śpią tylko koty, biały, szary i czarny, a ja nie wyspany do roboty po to, żeby na saszety zarobić kotom. W opolskim slamie artyści i artystki z całej Polski podczas 3-minutowych etiud prezentowali kolejno swoje autorskie wiersze. Potem publiczność głosowała na swoich faworytów. Wśród uczestników opolskiej bitwy poetów byli zarówno ochotnicy, jak i wielokrotnie nagradzani laureaci krajowych i zagranicznych poetyckich slamów. Że mamy z jednej strony jakąś formę zaangażowania poetyckiego, z drugiej strony mamy sytuację, w której nagle ludzie przestają myśleć o artyście jako jakimś człowieku, który ma gigantyczną wiedzę i po prostu nikt nie dorasta mu do pięt, tylko jako zwykłym człowieku, który próbuje dzielić się swoimi refleksjami. Podczas występów nie liczył się wyłącznie tekst, lecz także sposób jego przedstawienia. Dykcja, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Poeci w swoich utworach poruszali istotne społeczne kwestie, budząc w widzach ciekawość, nierzadko rozbawiając ich do łez. Slam poetycki jako forma sztuki staje się również obiektem badań. W ramach Preludium Narodowego Centrum Nauki dostałam dofinansowanie do projektu budowy wirtualnego archiwum slamu poetyckiego, które można już oglądać w internecie. Są tam nagrania z różnych polskich i zagranicznych turniejów. Po co się je tworzy? Po to, żeby zarchiwizować te wypowiedzi, które w zasadzie nie funkcjonują w żadnej innej formie poza turniejem slamerskim, a są jednak formą naszego dziedzictwa, są jakąś formą polskiego języka artystycznego. W Polsce slam poetycki to wciąż niszowa i alternatywna forma rozrywki. Mimo to biorący w nim udział artyści udowadniają, że nielubiana przez wielu sztuka poezji jest ponadczasowa. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Nagle Rambo okrzepł i rzekł, że to będzie twój pogrzeb. Zaczął lecieć w poprzek lewej ściany jaskini, odbijając się od niej wyleciał jak ja. Ma zaledwie 85 cm wzrostu, waży 13,5 kg, a w tym roku skończy 8 lat. Wojtek Felix wymaga kosztownej operacji i rehabilitacji, by mógł sprawnie funkcjonować w przyszłości. Dziś w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 w Opolu odbył się bieg charytatywny dla Wojtusia, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Pomóż nam pomagać, to hasło dzisiejszego biegu dla Wojtusia, absolutnie wyjątkowego wydarzenia. Potrzebna jest ta pomoc, bo 500 000 zł, drodzy Państwo, to bardzo dużo pieniędzy. Już ponad 200 tysięcy udało się zgromadzić, a ze mną oczywiście bohater dzisiejszego biegu, Wojtuś i jego mama. Patrycja, witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Pani Patrycja, no mnóstwo jest tych działań i to cudownie, bo pomoc jest potrzebna, operacja już w sierpniu. Tak, operację termin mamy wyznaczony na 28 sierpień, już prawie mamy połowę kwoty, ponad 200 tysięcy. Na czym będzie polegała ta operacja? Czy to jest pierwsza i najważniejsza, czy będzie ich więcej? Znaczy Wojtek w swoim życiu miał kilka różnych operacji. Teraz czeka go kolejna, która ma na celu naprostowanie Wojtka nóżek, ponieważ w czasie chodu Wojtek ustawia je w X, co bardzo mocno obciąża jego stawy kolanowe.
i dlatego jest potrzebna w trybie pilnym zoperowanie jego nóżek, aby one były proste, aby Wojtek był w swojej przyszłości jak najbardziej samodzielną osobą. Przed nami po tym dzisiejszym biegu kolejne działania. Gdzie możemy zaprosić? Kolejne działania 18 czerwca w Źrenicach, Boguszycach. Straż organizuje festyn Dzień Małego Strażaka. Tam cały dochód także będzie przeznaczony dla Wojtusia. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy. No właśnie, zaprosi Wojtek najlepiej. Wojtku? Zapraszamy na festyn. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tak. Do zobaczenia, drodzy Państwo, na kolejnych działaniach. Potrzebna jest pomoc. 500 000 złotych trzeba zebrać do 28 sierpnia. Anna Święcicka, Kurieru Polski. Stowarzyszenie Klub Sportowy Dąbrowa świętuje swoje 50. urodziny, co idealnie wpisuje się w dokładnie taki sam jubileusz gminy. Maciej Dobrzański. Jak wynika z ustaleń władz klubu, korzenie piłki nożnej w tej miejscowości sięgają 1936 roku. I choć udało się nawet dotrzeć do kilkunastu nazwisk dawnych zawodników z czasów niemieckich, to jednak 1973 rok przyjmuje się za właściwą datę powstania Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa. Od tych 50 lat mamy wszystko policzalne, są tabele, mamy statystyki, mamy nazwiska, mamy kontynuację i też mamy z kim porozmawiać, bo te 50 lat to jeszcze są tutaj z nami ludzie, którzy tworzyli tą historię, tworzyli ten klub, wiele potrafią nam powiedzieć i to są ludzie zasłużeni, którzy dzisiaj z nami obchodzą te święta. Sam klub natomiast jest drużyną na ustabilizowanym poziomie sportowym, bo od 5 lat plasuje się w tabeli A-klasy na miejscach od 4 do 8. 50 lat istnienia obchodzi też gmina Dąbrowa, a sport mocno spaja jej społeczność. To miejsce to jest właściwie miejsce, w którym się nie tylko trenuje, ale tu się buduje też więzi społeczne, więzi między członkami samego klubu, ale również liderami innych ugrupowań, czy jest to Straż Pożarna, czy są to Rady Sołeckie. Świętowanie połączono z obchodami Dnia Rodziny. Święto Rodziny obchodzimy trzeci rok z rzędu, więc przede wszystkim jest to okazja dla rodzin do spotkania się wspólnie, do spędzenia czasu, do chwili wytchnienia dla rodziców, a dla dzieciaków myślę do skorzystania z wielu atrakcji, które żeśmy przygotowali. 50 lat zobowiązuje. Kolejne wydarzenie związane z jubileuszem to między innymi otwarcie Parku Nadodrzańskiego w Żelaznej. Już 25 czerwca. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Jutro nasz pierwszy serwis o 10.30. Zachęcam do oglądania. A teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy.